Kolegiata pod wezwaniem świętego Antoniego w Sokółce i Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce to zabytkowa świątynia zbudowana w latach 1840-1848 w stylu klasycystycznym z dwoma wieżami. Zbudowana została dzięki staraniom księdza dziekana Józefa Kruszczyna. 9 czerwca 1850 roku kościół konsekrował biskup wileński Wacław Żyliński. W latach 1901-1904 ksiądz dziekan Anselm Noniewicz powiększył świątynię o dwie nawy i kaplice boczne, oczywiście zachowując styl klasycystyczny, a także zakrystię za ołtarzem głównym i pomieszczenia pomocnicze. 9 kwietnia 2009 roku kościół pod wezwaniem świętego Antoniego w Sokółce został podniesiony do rangi kościoła kolegialnego i została w nim ustanowiona kapituła kolegiacka Najświętszego Sakramentu. 25 marca 2017 roku kolegiata została podniesiona do rangi sanktuarium. Cud eucharystyczny w Sokółce. W kościele pod wezwaniem świętego Antoniego podczas mszy odprawianej 12 października 2008 roku młody wikariusz ksiądz Jacek Igmielewicz przypadkowo upuścił konsekrowaną hostię na ziemię. Gdy ją podniósł, zauważył, że jest lekko pobrudzona ziemią. Umieścił komunikant w specjalnym naczyniu liturgicznym zwanym waskulum. W tym samym dniu ksiądz proboszcz Stanisław Gniedziejko polecił siostrze Julii, zakrystiance, aby przelała wodę z hostią, z waskulum, do specjalnego szklanego naczynka i umieściła je w sejfie zakrystii. Siostra Julia wykonała polecenie, po czym zamknęła sejf. 7 dni później, 19 października 2008 roku, ksiądz Stanisław poprosił siostrę, żeby sprawdziła, czy hostia już się rozpuściła. Kiedy zakrystianka otworzyła sejf, zauważyła niezwykłą zmianę. Zakonnica stwierdziła, że na hostii pojawiła się czerwona plama przypominająca krew. Poinformowała o tym księdza Stanisława, który przyszedł obejrzeć komunikant. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Ręce mi się trzęsły. Nie mogłem wydusić słowa. Ksiądz Stanisław Gniedziejko poinformował o wszystkim arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. 29 października 2008 roku na polecenie arcybiskupa ksiądz Stanisław wyjął hostię z wody i położył ją na korporał, który następnie umieszczono w tabernakulum w kaplicy na plebanii i zamknięto na klucz. Arcybiskup powołał specjalną komisję, która miała zbadać niezwykłą przemianę, aby upewnić się, czy nikt nie manipulował przy hostii. 5 stycznia 2009 roku oficjalnie poproszono patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o przeprowadzenie niezależnej analizy materiału. Badania przeprowadzili specjaliści z zakresu diagnostyki histopatologicznej, profesor Maria Sobaniec-Łotowska i profesor Stanisław Sulkowski. Profesor Maria Sobaniec-Łotowska w obecności księdza Andrzeja Kakareki,
kanclerza kurii arcybiskupiej w Białymstoku i innych świadków, pobrała do badań próbę wielkości około 1 cm kwadratowego. Profesor Maria Sobaniec-Łotowska opowiadała: zabezpieczyłam drobną ilość materiału. Był kruchy, barwy brunatnej i ściśle połączony z zachowanym fragmentem hostii. Podkreślam, że w chwili pobrania próbki nie było wiadome, z jakim materiałem będziemy mieli do czynienia. Po przeprowadzeniu szeregu testów, końcowy raport sporządzony przez oboje niezależnych patomorfologów był jednoznaczny. Co jest naszym zdaniem ważne? Analizowany przez nas materiał w całości stanowi tkankę mięśnia sercowego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.